bo automatycznie jest ustawione, a tymczasem czekamy na Dzień dołączenie pierwszych gości i na powitanie. Nie wiem jak u Was, ale w Warszawie jest deszczowo. dobry. We Wrocławiu jest bardzo pochmurnie, ale jeszcze nie pada i mam nadzieję, że nie będzie. A jak tam u Was? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się. Napiszcie, skąd jesteście, czy u Was pada? U Małgosi pada i w Łodzi też pada. Zaraz sobie zrobimy pogodową mapę Polski. I Trzebinia też deszczowa. Rosochata wita. Dzień dobry. Radlin nie pada, proszę bardzo. Ale w Tarnowskich Górach za to opady. Ach, no właśnie. Taki czas, słuchajcie, taki czas. Październik się nam rozkręcił, zaraz koniec, listopad przed nami, liście spadną, a potem to już tylko święta. Ale słuchajcie, no zanim spadną te liście, to mamy trochę pracy do wykonania. Między innymi do wykonania poważne zadanie, czyli Minecraftowa przygoda z ratowaniem żółwi. No cóż, liście spadają, deszcz pada, a my musimy ratować żółwie. Tutaj Joanna przygotowała niezłą misję do wykonania w ten taki środowy poranek. Słuchajcie, tak, ja dzisiaj Was zaproszę na piękną plażę, słoneczną, ciepłą, a właściwie może nie słoneczną, bo będziemy działać trochę w nocy. Za chwilę dlaczego, powiem dlaczego, ale mam nadzieję, że spędzimy czas bardzo intensywnie. Ja tylko powiem tyle, że na początek, że możecie działać na dwa sposoby. Jeden to taki, kiedy możecie oglądać z nami to nasze spotkanie i korzystać z kart pracy, które dla Was też przygotowałam. Oczywiście mapa też jest Wasza i możecie sobie tę mapę odtworzyć po naszym spotkaniu na komputerze nauczyciela bądź na komputerach uczniowskich w sali komputerowej, ale liczę też na to, że są wśród nas osoby, które działają przy komputerach i jeżeli takie są, to napiszcie na czacie, że działacie razem z nami i będziecie dzisiaj z nami tę mapę przechodzić. Pozdrawiamy wszystkie miasta, które dzisiaj do nas dołączyły, które witają nas deszczowo bądź nie. Witam też Kamieniec Wrocławski, bo to jest oczywiście wszystkie inne miasta również, ale Kamieniec Wrocławski to miejscowość najbliższa chyba tutaj mnie, chyba że jest ktoś jeszcze też bezpośrednio z Wrocławia. Stety, niestety oglądajcie, na pewno będziecie się dobrze bawić i zadania będziecie też mogli z nami rozwiązywać równie intensywnie i efektownie i efektywnie. Tak więc, no to co, Karolina, zaczynamy? Tak jest. Ja wygaszam swój mikrofon i kamerę. Czekam na finał ratowania żółwi. Dobrej zabawy. Dzięki, do zobaczenia. Słuchajcie, no to co, uratujmy te żółwie. Zanim je uratujemy, to najpierw mam dla Was małe zadanie. To zadanie możecie wykonać razem z nauczycielami na swoich tablicach bądź komputerach nauczycielskich czy uczniowskich. Jest to mały quiz, który na początek sprawdzi Waszą wiedzę i umiejętności dotyczące Minecrafta, ponieważ dzisiaj właśnie w Minecrafcie będziemy działać. Ja wierzę, że Wasze umiejętności są bardzo duże i że Wy bardzo dużo wiecie o Minecrafcie, ale chciałabym, żebyśmy się teraz szybciutko pobawili, zrobili małą rozgrzewkę i odpowiedzieli na kilka pytań. Jeżeli nie możecie uruchomić linku, to możecie ten quiz rozwiązywać razem ze mną i możecie też odpowiedzi wpisywać na czacie. Poproście swoich nauczycieli, żeby wpisywali Wasze odpowiedzi. Jeżeli jesteście gotowi, to uwaga, 3, 2, 1, start. Uruchamiamy nasz quiz. Naszym zadaniem jest odkryć ten obrazek, który przedstawia. No właśnie, co on przedstawia? Żeby odkryć ten obrazek, musimy odpowiedzieć na 10 pytań. Słuchajcie, mamy pierwsze pytanie, które brzmi:
jak zrobić szkło w Minecrafcie. Mamy trzy odpowiedzi. Trzeba przepalić kamień, trzeba połączyć kamień z piaskiem, czy trzeba przepalić piasek. Czekam na odpowiedź z Waszej strony i zaznaczę tę, którą podajecie, dwójkę albo trójkę. Dobra, przepalić piasek, trójka, ok. Dobra, to najwięcej tych odpowiedzi numer 3, czyli przepalenie piasku. Zaznaczam i wysyłam odpowiedź. Bardzo dobrze, świetnie. No to uwaga, o, odkryło nam się trochę więcej obrazka. Być może domyślacie się, co to będzie, ale na razie jeszcze nie mówcie głośno. No to uwaga, mamy drugie pytanie. Jaki jest najcenniejszy surowiec w grze Minecraft? Czy to jest diament, czy to jest szmaragd, czy może żelazo? Uwaga, uwaga, czekam na odpowiedzi. Widzę, że tutaj się sypią jedyneczki, dwójeczki. Okej, czekam jeszcze. Jedynka to jest diament, dwójka to rozumiem szmaragd, ale chyba zdecydowanie więcej jest jedynek. To ja zaznaczę, słuchajcie, ten diament. Uwaga, wysyłam. Pięknie, tak, diament to jest coś, co każdy gracz chciałby mieć w swoim ekwipunku. Pięknie, uwaga, kolejne pytanie, które pozwoli nam odkryć nasz obrazek, to czego boją się creepery? Wiecie, creepery to takie te zielone ludki, które chodzą i one czasem wybuchają i nam tam niszczą nasze budowle. Co warto mieć przy swoim domu, przy swojej budowli, żeby ten creeper nam nie rozbił naszej pracy? Czy on się boi kotów i ocelotów? Czy on się boi kotów? Czy on się boi zwiadowców czy wilków? No i widzę, że tutaj jest strasznie dużo odpowiedzi. Słuchajcie, pojawiają się i dwójeczki, i jedyneczki. Koty to dobry, że tak powiem, kierunek, ale słuchajcie, skąd te koty się biorą? Jak tego kota można gdzieś tam oswoić, prawda? Kot jest bardzo takim zbliżonym mobem do ocelota, słuchajcie, i tutaj jest wiele jedynek, gdzie pozwala mi to zaznaczyć odpowiedź kotów i ocelotów. I ja to właśnie zaznaczę i słuchajcie, sprawdźmy, czy to jest dobra odpowiedź. Dobra? Tak, dokładnie. One się boją kotów i ocelotów. Jeżeli mamy na swoim terenie kota i ocelota, bądź samego kota, też ten creeper na pewno będzie unikał naszego terenu. Słuchajcie, mamy następne pytanie. Gdzie będziemy musieli powiedzieć, czy to jest prawda, czy fałsz? I teraz uwaga, true po angielsku znaczy prawda, false znaczy fałsz. I teraz uwaga, golemy tworzy się ze śniegu i dyni. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Widzę, że tutaj lecą dwójki, czyli rozumiem, że mam zaznaczyć false. Dobra, a czy napiszecie mi na czacie, z czego tworzy się golemy? Ja tu zaznaczę tę odpowiedź. Czy moglibyście podpowiedzieć, z czego tego golema można stworzyć? Pewnie wasi nauczyciele są wielce zdziwieni, jak wy dużo wiecie na temat Minecrafta. Z żelaza i dyni, dokładnie tak, potrzebujemy żelazo i bloki żelaza i dyni. No to uwaga, znaczam false, pięknie, bardzo dobra odpowiedź. No to uwaga, mamy następną odpowiedź, już prawie cały obrazek mamy odkryty. Przed nami pytanie piąte, z jakiego surowca narzędzia w Minecrafcie najszybciej się psują? I tutaj pewnie będzie mała zagwozdka, bo mamy tak, drewno, diament i złoto. Pani Dorota jeszcze napisała, że golema trzeba stworzyć z czterech bloków żelaza i dyni. Pięknie, brawo dzieciaki, słuchajcie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Natomiast teraz czekam na odpowiedź złoto. No właśnie, właśnie, słuchajcie, ja jak zaczynałam grać w Minecrafta, to myślałam sobie, nie, no chyba jednak drewno jest najmniej efektownym surowcem, bo przecież złoto jest wytrzymałe, prawda? Okazało się, że nie. Jak zdobywałam takie złote łopaty albo kilofy i ich używałam, to potem okazywało się, że te narzędzia ze złota są bardzo takie mało wytrzymałe i bardzo szybko się niestety. Zaznaczam to złoto, tak, to jest dobra odpowiedź. Niestety złoto jest fajnym surowcem, ale niestety nie jest trwałym w Minecraft. No dobra, to pytanie, czy koty oswajamy surowymi rybami? True to prawda, false to fałsz. Czy koty oswajamy surowymi rybami?
Tak, oczywiście, że tak, pięknie. To jest dobra odpowiedź, tak, żeby oswoić kota i żeby on za nami szedł, trzeba najpierw złowić rybę, potem go nakarmić tą rybą i wtedy kot już jest nasz i nas kocha. No dobra, pytanie siódme, słuchajcie, prawie już mamy, wy pewnie wiecie, co to jest na tym obrazku, ale odkryjmy go do końca. Jak nazywają się mieszkańcy wiosek i osad? Czy to są ludziki? Czy to są wieśniacy? Czy to są villagerzy? Pytanie. Trójeczki lecą na czacie jako odpowiedzi. Słuchajcie, ja nie mogę, po prostu jesteście niesamowici. Pewnie wasi nauczyciele też są zadziwieni waszym poziomem wiedzy na temat Minecrafta. Zaznaczam villagerów. Uwaga, wysyłam. Pięknie, jest dobra odpowiedź. No i uwaga, mamy pytanie ósme. Teraz będziemy zaznaczać dwie odpowiedzi. Z owcy wypadają, i tutaj musimy zaznaczyć dwie odpowiedzi, jajka, mięso, skóra czy wełna. Co dostaniemy z owcy, kiedy ją zniszczymy? Oczywiście, ja nie lubię niszczenia owiec, ale czasem trzeba to zrobić, bo w trybie survivalowym, żeby przespać się, to potrzebujemy, prawda? No właśnie, czego potrzebujemy? Piszecie skóra i wełna, wełna i mięso, 2 i 4. 2 i 4 to mięso i wełna. 4 i 2, 2 i 4, 4, dobra, zaznaczamy dwie odpowiedzi. Więcej było odpowiedzi wskazujących na mięso i wełnę i zobaczmy, czy to prawda. Oczywiście, że tak, skóra wypada z innego zwierzęcia. Kto wie, z jakiego zwierzęcia wypada skóra, kiedy je zniszczymy? No, jestem z krowy, brawo, pięknie. No dobra, słuchajcie, to następne pytanie. To jest trudne pytanie, ale może ktoś wie. Z ilu diamentów potrzeba do zrobienia diamentowych nogawic, czyli wiecie, spodni takich Minecraftowych. No i tutaj widzę, że to chyba zadanie nie było jakieś mega trudne, bo wy odpowiadacie, że 7, nie pojawiają się żadne inne odpowiedzi, więc słuchajcie, no zaznaczam 7. Oczywiście, że tak, potrzebujemy 7 diamentów, żeby zrobić sobie diamentowe spodnie. Pięknie. No i słuchajcie, ostatnie pytanie. Jakich surowców potrzeba do wytworzenia łuku? I znowu zaznaczamy dwie odpowiedzi. Patyki, nici, redstone czy i diament. Co my tutaj, czego potrzebujemy na stole kraftowym, żeby zrobić łuk? Patyki i nici. Słuchajcie, ja nie mogę. Myślałam, że ten quiz chociaż trochę będzie dla was trudny, ale okazuje się, że to jest bułka z masłem. Bardzo dużo wiecie o Minecrafcie i to są wielkie gratulacje. Tak, jak się pewnie domyślaliście, to jest żółw zielony, którego za chwilę uratujemy. Słuchajcie, tak, będziemy ratować właśnie żółwie. Dobra, wracam do naszej prezentacji, słuchajcie. To jest żółw, który jest bohaterem naszej dzisiejszej mapy. To jest żółw zielony. Czy wy wiecie, dlaczego on się nazywa zielony? Przecież zobaczcie, on wcale nie jest zielony. Jak myślicie, skąd pochodzi nazwa żółwia zielonego? Bo takiego bohatera dzisiaj będziemy sobie ratować, słuchajcie. Czekam na wasze odpowiedzi, być może ktoś wie, a jeżeli nie, to ja za chwilę wam podpowiem. Żółwie zielone żyją nie tylko na wyspach Galapagos, które były w tytule, gdzie mieliśmy w tytule Uratuj żółwie na Galapagos. Galapagos to jest taka wyspa, jedna z tysiąca, na które ten żółw zielony wędruje i tam bytuje, składa swoje jaja i tam te żółwiki maleńkie się wykluwają i piszecie, że zieloną nazwę bierze stąd, że je trawę morską. To prawda, że zjada trawę morską i zjada również glony, oczywiście, to jest prawda. Nie jest prawdą, że jest zielony do końca, bo one takie zielone nie są, ale wiecie co? One mają coś zielonego w sobie, a mianowicie tkankę tłuszczową, czyli ten tłuszczyk, który w sobie mają, on ma takie lekko zielonkawe zabarwienie. Dlatego nazwano tego żółwia zielonym. Być może ta tkanka tłuszczowa bierze się właśnie z tej trawy. Tak sobie myślę. Ja myślałam, że tłuszczyk to się nabiera od jedzenia mięsa, a tu okazuje się, że wystarczy jeść trawę i glony i można nabrać dużo tłuszczu, tkanki tłuszczowej i ona właśnie jest o takim zielonkawym zabarwieniu. No dobra, a czy wy wiecie, ile centymetrów długości może osiągnąć taki
duży, dorosły żółw zielony. Czekam na odpowiedzi na czacie. Jak myślicie, ile centymetrów długości może mieć taki żółw? Oczywiście mówimy o żółwiu dorosłym, bo te maleńkie to są, wiadomo, maluteńkie. Piszecie, że metr, dobra, blisko. Czekam na inne odpowiedzi. 120 centymetrów, 2,5 metra. Nie, to za dużo. Są inne żółwie większe, które tyle osiągają, natomiast ten żółw jest trochę mniejszy. 1,5 metra, 125 centymetrów, 100 centymetrów, 50 to troszeczkę za mało. Pani Mariola pisze, że dużo. Oczywiście, słuchajcie, taki żółw osiąga długość mniej więcej 140 centymetrów. Kto z Was ma 140 centymetrów wzrostu, to właśnie może sobie wyobrazić, że ten żółw jest takiej długości. Gdybyście się położyli na ziemi teraz, to gdybyśmy postawili takiego dorosłego żółwia przy Was, to on mierzyłby właśnie dokładnie tyle, 140 centymetrów. No dobra, to teraz następne pytanie, czy wiecie, ile on waży? To jest kolejna zagwostka. Ile waży taki żółw? Wiecie, Wy przy wzroście 140 cm ważycie około, nie wiem, 30-40 kg. Powiem Wam, że żółw waży zdecydowanie więcej. Ile żółw może ważyć? Słuchajcie, jak myślicie, taki dorosły żółw? Piszecie, że 15 kg, 50 kg. No dobra, czekamy na kolejne odpowiedzi. 55, 100, pojawia się dużo odpowiedzi, ale powiem Wam, że to trochę mało, trochę mało. Uwaga, uwaga, odpowiedź ląduje tu. 500 kilogramów, dacie wiarę, że tyle kilogramów może ważyć 140-centymetrowy żółw. Myślę, że nigdy by go nie podniósł tak samodzielnie, chyba żebyśmy byli w wodzie, to wtedy tak, bo w wodzie wszystko jest lżejsze, oczywiście tylko pozornie, i możemy wtedy takiego żółwia udźwignąć, ale tak normalnie byśmy go nie udźwignęli, potrzebowalibyśmy niezłego dźwigu. No dobra, słuchajcie, dlaczego my musimy ratować te żółwie? Pierwsza rzecz to sposób, w jaki one się wykluwają. Czy Wy wiecie, dlaczego to zdjęcie przedstawia takie małe żółwiki idące po plaży i tam widać wodę? Jak to się dzieje? Dlaczego przecież żółwie żyją w wodzie, a tutaj widzimy żółwiki takie wędrujące? Jak to się w ogóle dzieje, że one tutaj, no właśnie, wędrują sobie? O co chodzi? Skąd one wędrują? Skąd one się biorą w ogóle? Dlaczego są na plaży? Przecież to takie małe, bezbronne zwierzaki. Bo składają jaja na plaży, dokładnie tak, słuchajcie, mama żółwia, samica w odpowiednim momencie wędruje na wybraną plażę, kopie głęboki dół w tej plaży i tam składa, uwaga, nawet 200 jaj w ciągu jednej nocy i je potem zasypuje. Kiedy przychodzi odpowiedni czas, to te małe żółwiki się wykluwają i one wydrapują się spod tego piasku, no i ich instynkt podpowiada im, że powinny iść w stronę wody. Często niestety dzieje się tak, że te żółwiki trochę się mylą, ponieważ plaże często są oświetlone z powodu różnych zabudowań, budynków, miast, które są budowane przy tych plażach i one są też oświetlone. I nieraz, wiecie co, te małe żółwiki mylą się, bo one zamiast w stronę słońca, w stronę wody połyskującej, idą właśnie w stronę tych świateł. I to jest jedno z zagrożeń dla tych żółwików i dlatego żółwica składa tak dużo tych jaj, żeby spośród tych 200 przynajmniej kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt trafiło do morza, ale powiem Wam, że spośród tych 200 jaj czasami bywa tak, że tylko jeden, dwa albo trzy osobniki osiągają dorosłość, ponieważ w trakcie tej drogi do wody czeka ich wiele różnych niebezpieczeństw, na przykład mewy zjadają je po drodze, właśnie te łapczywe ptaki, które po prostu pożerają te małe żółwiki, no niestety tak się dzieje, dlatego też ważne jest, żeby utrzymywać nasze oceany w czystości, ponieważ kolejnym zagrożeniem dla żółwi to foliowe torebki.
Słuchajcie, ludzie często w krajach azjatyckich sprzedaje się jedzenie w foliowych torebkach. I ludzie te torebki foliowe wyrzucają, czy to na plaży, czy gdzieś nawet do jakichś rzek, a wiemy, że rzeki wpływają do oceanów i te torebki foliowe tam trafiają. I ostatnie badania naukowe mówią, że żółwie zjadają te torebki. Wiecie dlaczego? Bo jak te torebki są w morzu, to w nich rozwijają się bakterie. Te bakterie wydzielają taki zapach jak glony i trawy morskie, które w oceanach rosną. A żółwiki, no niestety, nie mają takich umysłów jak my i nie potrafią rozpoznać, czy to jest foliówka, czy to jest trawa, więc po prostu po zapachu kierują się w stronę tych foliówek i niestety je zjadają. To powoduje oczywiście zatrucie, no i umieranie tych żółwi, dlatego pamiętajcie, myślą. No właśnie, wcześniej naukowcy myśleli, że one kojarzą to z meduzami. Najnowsze badania wskazują właśnie, że nie do końca tak jest, ale być może też gdzieś tam połyskujące te foliówki też imitują trochę meduzy, ale właśnie dowiedziono, że ten zapach je bardziej przyciąga. Słuchajcie, no dobra, to gdzie my się dzisiaj wybieramy? Popatrzcie, to jest mapa świata. Te czerwone punkty na mapie to są miejsca, w których te żółwie stacjonują. I teraz moglibyście szybciutko sobie rozpoznać kontynenty, do których te żółwie trafiają. Oczywiście to wszystko dzieje się w strefie równikowej, czyli w tej, jak mamy globus, to ten najszerszy taki pas, ta największa średnica tego globusa to jest ta strefa równikowa i to jest ta najcieplejsza strefa i tam właśnie te żółwie stacjonują. Dlatego nie mamy żółwi w Polsce, bo u nas jest za zimno, ale one właśnie w tej strefie równikowej wędrują sobie tymi oceanami tutaj i trafiają na przykład do wybrzeży Australii, do wybrzeży Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej. A my dzisiaj, słuchajcie, wybieramy się tu, gdzie jest ta strzałeczka, czyli na wyspy Galapagos, które są tak mniej więcej na wysokości Ekwadoru w Ameryce Południowej i tam właśnie wybierzemy się na plażę Minecraftową, na której, słuchajcie, wielki sztorm powywalał drzewa, porozwalał śmieci, wyrzucił z oceanu pełno śmieci, które my z pomocą agenta będziemy musieli posprzątać. Tak dokładnie, to są wyspy Galapagos. No i teraz uwaga, jak będziemy w Minecrafcie, to będziemy mieli za zadanie zaprogramować naszego agenta, ci, którzy byli dwa tygodnie temu na naszym spotkaniu, to znają już tego agenta, ci, którzy jeszcze nie znają, to ja Wam szybko powiem, że to jest taki mały robocik, który wykonuje nasze zadania. I tak jak my go zaprogramujemy, tak on będzie spacerował po tej plaży i będzie robił to, co my mu będziemy kazali. No i teraz, jak to się będzie odbywało? Będzie się to odbywało przy pomocy czatu. To znaczy, jak my na czacie wpiszemy komendę, na przykład powiemy mu go albo idź, albo wpiszemy jakąś liczbę, którą sobie zaprogramujemy, to nasz agent wykona wszystkie polecenia. No i teraz uwaga, jakich bloczków będziemy używać? Będziemy używać najpierw bloczka, który powie agentowi, że ma się przesunąć do przodu, do tyłu, w prawo albo w lewo i będziemy mogli określić, o ile bloków do przodu bądź do tyłu będzie musiał się przesunąć. I tutaj mamy tę liczbę, którą będziemy sobie zmieniać, dobra? Potem będziemy mieli taki bloczek, który będzie mówił agentowi, czy ma się obrócić w lewo, czy w prawo, no i będziemy nim sterować. Ale na plaży będą znajdowały się również różne przedmioty, które agent będzie musiał zniszczyć i będzie je niszczył albo stojąc naprzeciwko tego bloku, czyli będzie niszczył to, co jest z przodu, albo będzie niszczył to, co jest z prawej bądź z lewej strony i będzie musiał te śmieci zbierać, słuchajcie. Więc my będziemy mieli bardzo trudne zadanie do rozwiązania. Będziemy mogli wykorzystać również taki bloczek, który mówi powtórz coś, czyli jeżeli będzie jakąś czynność musiał kilka razy powtórzyć, to my sobie ten bloczek wykorzystamy. To wszystko będziemy robić w tak zwanym konstruktorze kodów. To jest trochę, jeżeli znacie Scratcha na przykład, to jest trochę podobny program,
w którym możemy składać, układać takie skrypciki, które mówią nam, mówią naszemu bohaterowi, co ma zrobić. Ale uwaga, jeżeli wy nie macie przy sobie komputerów i nie będziecie mogli tworzyć tych skryptów na żywo, to pamiętajcie, że możecie skorzystać z kart pracy, na których macie te same sytuacje, które będą się pojawiały w mapie Minecraftowej i tam będziecie mogli rysować albo zapisywać te same skrypty i będziemy je uruchamiać. Słuchajcie, i ostatnia rzecz to radio. To radio dostaniemy od pewnego doktora, doktora Barwina, który tam jest, słuchajcie, takim gościem bardzo ważnym, który będzie pilnował powodzenia całej naszej misji i on nam da to radio po to, żebyśmy mogli zresetować coś, co zrobimy nieprawidłowo. To znaczy, jeżeli poprowadzimy agenta na przykład w prawo, a on miał iść w lewo, to my będziemy mogli go cofnąć do pierwotnej pozycji i wtedy użyjemy radia dwa razy, naciskając prawego przycisku myszy. No dobra, to wszystko już wiemy, uwaga, to teraz wędrujemy do Minecrafta. I ja już szybciutko udostępniam, proszę bardzo, tutaj moją Minecraftową, moje Minecraftowe okno i wybieram, kochani, naszą mapę pod tytułem Uratuj żółwie i rozpoczynamy naszą przygodę, naszą misję ratowania żółwi. Uwaga, 3, 2, 1, ciach! Jesteśmy na wyspie Galapagos. Dostajemy informację od twórców tej mapy, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy w tego doktora Barwina i z nim porozmawiać. No dobra, to porozmawiam z nim, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Pierwszym przystankiem będą wyspy Galapagos. To świetna baza wypadowa ze względu na wyjątkową przyrodę, z której część występuje tylko na tej wyspie. Wcześniej przeszła burza, która powaliła kilka drzew i wyrzuciła śmieci na brzeg. Musimy tam pojechać i to oczyścić. Poczekam tutaj, użyj radia, jeśli będziesz potrzebować pomocy. No to co, jesteśmy chyba gotowi, więc klikamy przycisk gotowy i uwaga, patrzcie, jesteśmy tutaj na wyspie, ale wiecie co, chyba jest noc, ponieważ zobaczcie, tutaj jest pierwszy żółw, który chyba składa jaja. Nie będziemy mu przeszkadzać, naszym zadaniem będzie tutaj przechodzić przez tą trasę, którą mamy zaznaczoną, ale nie mamy jeszcze agenta. Musimy go wywołać i mamy tutaj polecenie, zobaczcie, tak na środeczku jest napisane pomarańczową czcionką, wpisz na czacie ukośnik code, czyli code i naciśnij enter. Żeby wywołać czat, muszę najpierw nacisnąć literkę T, uruchamia nam się czat, wpisuję teraz komendę, uwaga, code, code, i naciskam Enter. Zobaczymy, czy pojawi nam się nasz agent. Tak, świetnie, mamy, słuchajcie, agenta. Popatrzcie, jak on fajnie wygląda. I on nawet nazywa się trochę tak jak ja, ponieważ to jest mój agent. Kiedy wy będziecie grali samodzielnie na swoich mapach, na swoich komputerach, to wasz agent będzie miał wasze imię, a mój agent ma imię Joanna. Agent. No dobra, agencie, to mamy dla ciebie pierwsze zadanie. Chyba musimy przeprowadzić agenta przez tę trasę. Jak to zrobić, żeby dobrze zapisać skrypt w konstruktorze kodów? Czekam na pomysły. Słuchajcie, zanim my zaczniemy sobie tutaj konstruować ten skrypt, co moglibyśmy zrobić, żeby wiedzieć, ile kroków do przodu, ile w prawo i tak dalej, co my możemy tutaj zrobić, słuchajcie, czekam na wasze odpowiedzi na czacie.
Nie widać zacina. Być może obraz tego, co prezentuję, lekko się przycina, ponieważ no, ja tutaj udostępniam ekran, to wszystko idzie przez internet, więc troszeczkę to wszystko nam spowalnia, ale na pewno będziecie widzieli po kolei te elementy, które ja będę się starała tak bardzo powoli obracać kamerą. Policzyć, pani Beata pisze, że trzeba policzyć, świetnie, no dobra, to słuchajcie, to ja sobie policzę, ile bloków muszę iść do przodu, co potem robić, będę przechodziła sobie przez tę trasę. A wy możecie zapisywać sobie na kartce przy pomocy ołówka, jaką drogę musi wykonać agent i my za chwilę sobie to skonstruujemy w tym naszym konstruktorze. No więc uwaga, stanę sobie tak jak agent tutaj, widzicie, on tutaj stoi i teraz muszę iść do przodu, no to liczę ile bloków, 1 i 2. Poszłam 2 bloki do przodu. Można sobie zapisać literkę P i dwójeczkę przy tym. To będzie oznaczało, że idziemy do przodu 2 kroki. Świetnie, piszecie na czacie, że 2. Pięknie. No to teraz popatrzcie. Dalsza trasa jest tutaj po mojej prawej stronie. W prawo, świetnie. Teraz musimy się obrócić w prawo. Doskonale. I wykonać znowu 1 krok do przodu, prawda? Dokładnie tak, do przodu. Ja tam słyszę wirtualnie, jak wy wołacie i podpowiadacie, gdzie mam iść. No a teraz, jak już stoję, zobaczcie, ja stoję teraz w tą stronę, a muszę iść chyba tam, prawda? Bo o, właśnie tutaj, czyli muszę się tak, muszę się obrócić w lewo. No i teraz patrzcie, stoję sobie tutaj na tym bloczku i teraz liczę, ile bloków do przodu muszę wykonać, ile kroków, żeby dojść do następnego zakrętu, czyli 1, 2, 3, 4 i 5, świetnie, 5 kroków do przodu, bardzo dobrze Pani Mariolu, Pani dzieciaki świetnie podpowiadają, dziękuję za odpowiedzi, no i teraz uwaga, zagwozdka, w którą stronę muszę się obrócić, zobaczcie, stoję tutaj, a moja trasa jest po tej, w lewo, bardzo dobrze, teraz muszę iść w lewo, jak przejdę w lewo 1 krok do przodu, to znowu muszę się obrócić, w którą stronę? Teraz w którą stronę muszę się obrócić? P, czyli prawo, świetnie. Widzicie, już nawet niektórzy o PR piszą i takich kodów możecie używać też na swoich kartkach i zapisywać, a potem już tylko do brameczki 1, 2, 3 i 4 kroki. I jak tutaj dojdzie nasz agent, to mam nadzieję, że zadanie zostanie zaliczone. No to uwaga, ja włączam sobie teraz konstruktor kodów, i będziemy to wszystko teraz przenosić do naszego programu. Słuchajcie, umówmy się, że każde zadanie będziemy, oj, widzę, że tutaj, czy widać to, co na konstruktorze kodów? Nie widać. Dobra, to ja muszę chyba jeszcze raz udostępnić w inny sposób. Poczekajcie sekundkę, bo widzę na podglądzie, że nie widać tego, co... Nie widać tego, co Wam chcę pokazać. Poczekajcie. A teraz za chwilę powinno być widać. O, teraz widać konstruktor kodów. Świetnie. Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Pamiętacie, ja mówiłam, że będziemy uruchamiać agenta przy pomocy czatu. Mam taką propozycję. Czy moglibyśmy uruchamiać naszego agenta przy pomocy liczb oznaczających numer zadania. Dobra, tak będzie nam łatwiej. Czyli to jest nasze pierwsze zadanie, więc ja tu wpisuję sobie 1, zobaczcie, i w momencie, kiedy ja nacisnę na czacie, wpiszę 1 i nacisnę Enter, to mój agent wykona to zadanie. Ale teraz co? Powiedzieliście, że on musi najpierw iść do przodu o 2 kroki. Zgadza się? Sprawdzajcie to ze swoimi notatkami na kartkach, czy ja tutaj dobrze konstruuję ten nasz skrypt. No dobra, to teraz uwaga, on musi się obrócić w prawo, tutaj tak mam w notatkach zapisane, a potem musi się przesunąć do przodu o 1 bloczek. Zgadza się? Potem musi się obrócić w lewo,
Tak, sprawdzajcie ze swoimi notatkami, czy ja tutaj dobrze konstruuję ten kod. A potem musiał przejść 5 kroków do przodu, 5, no i następnie obrócić się w lewo. Widzicie? Kartka i ołówek naprawdę bardzo się przydają. Potem, wszyscy programiści tak robią, zapisują różne ważne rzeczy najpierw na kartkach, a dopiero potem przechodzą do programowania w komputerze. Potem przesuwamy się o jeden krok do przodu, następnie obracamy się w prawą stronę i idziemy do brameczki 4 bloki do przodu. Uwaga, uwaga, naciskam play. O, nic się nie zadziało. A czemu się nic nie zadziało? Kto podpowie, co muszę zrobić, żeby nasz agent poszedł według naszego zaprogramowanego skryptu? Co ja muszę zrobić? Wpisać jedynkę, brawo za czujność, jedynkę na czacie. Uwaga, uruchamiam w takim razie czat. Czat uruchamiam literką T na klawiaturze. Wpisuję jedynkę i uwaga, magicznym palcem przyciskam Enter. Brawo, nasz agent przeszedł i dostaliśmy informację, że ta aktywność jest zakończona. No dobra, to idziemy dalej. O, ja cię nie mogę. Teraz zobaczcie, mamy znowu kolejną trasę. Jeżeli macie przed sobą karty pracy, to tę samą trasę macie na tej karcie pokazaną i możemy ją teraz zaprogramować. Słuchajcie, mogę zrobić to tak znowu, że przejdę sobie szybko tę trasę i zapiszę, ile kroków muszę wykonać. Więc patrzcie, widzę już od razu, że najpierw wykonam 3 kroki do przodu. Dobra, ja wiem, że niestety nie widać tego ruchu tak płynnie, bardzo mi przykro Pani Moniko, ale to też jest wynik niestety tego, że jesteśmy na łączach internetowych i one nieraz po prostu spowalniają, ale uwierzcie mi, ten agent przeszedł i dotarł do kolejnej trasy. No dobra, to piszecie tak, że 3 do przodu, potem w lewo oczywiście, teraz uwaga. Nie widać, bo nie ma pełnego ekranu gry. Pani Teresa pisze, że nie widać, bo nie ma pełnego ekranu gry. Powiem Wam tak, dajcie mi znać, czy inni widzą ekran gry na swoich monitorach. Widać. Pani Tereso, jeżeli nie widzicie, to znaczy, że być może nie załadowało się to ze względu na słabe łącze internetowe. Polecam wyjść z pokoju i wejść ponownie i wtedy być może się załaduje. Dobra, to teraz znowu 3 do przodu, tak jak piszecie, i musimy się obrócić w prawo. Zgadza się? Potem muszę wykonać 1, 2, 3, 4 kroki do przodu. Obrócić się w lewo, znowu 3 kroki do przodu, obrócić się w prawo, ale tych zakrętów. Potem znowu 1, 2, 3, 4, 5 do przodu. O, znowu jest żółw, tej żółwiu nie przeszkadzamy, bo pewnie żółwica składa teraz jaja. Obracam się w lewo i 2 kroki do brameczki. No dobra, to słuchajcie, programujemy. Włączam konstruktor kodów. A wy sprawdzajcie, czy ja tutaj wszystko dobrze konstruuję. Uwaga, to jest nasze drugie zadanie, więc na czacie będę musiała wpisać dwójeczkę. I teraz najpierw do przodu o 3 kroki. Dobra, teraz w lewo, potem do przodu o 3 kroki, potem w prawo. Strasznie długie te skrypty, nie mogę się pomylić, żeby nasz agent wykonał misję prawidłowo. Teraz musi iść do przodu 4 kroki, potem musi się obrócić w lewo, potem znowu do przodu 3 kroki, strasznie to zawiłe, potem musi się obrócić w prawo, uwaga, uwaga, w prawo. Teraz do przodu 5 kroków i jesteśmy prawie przy końcu naszego skryptu, bo jeszcze tylko agent obróci się w lewo i pójdzie do przodu 2 kroki. Proszę bardzo, uwaga, naciskam play i znowu muszę wywołać czat. Stanę sobie tutaj, żeby było widać, o, mojego agenta. Uwaga, uwaga, wywołuję czat, wpisuję dwójeczkę.
a następnie Enter i mój agent wędruje pięknie, aktywność zakończona. Idziemy tutaj i widzimy, że dr Barwin napisał do nas wiadomość, to widać w lewym górnym rogu. Usuńmy to drzewo z drogi, aby zapewnić, poczekajcie, tu jest na czacie ta informacja, usuńmy to drzewo z drogi, aby zapewnić małym żółwiom wolną drogę. No właśnie, słuchajcie, bo ta żółwica, która tutaj złoży jaja, jak te żółwiki się wyklują, to jak one będą chciały iść tam do oceanu, to przez to drzewo niestety nie przejdą, prawda? Więc musimy je usunąć. I teraz słuchajcie, co musimy zrobić, żeby usunąć to drzewo? Co w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić? Jak myślicie? Popatrzcie, agent stoi przed drzewem, przed takim powalonym drzewem, musi zrobić skok. No dobra, a czy on wie ile? Ale jak on zrobi skok, słuchajcie, to on wskoczy na drzewo, a on ma je usunąć. Zniszczyć, bardzo dobrze pani Alicjo i dzieciaki pani Alicji świetnie podpowiadają, my musimy zniszczyć. No dobra, a skąd agent będzie wiedział, ile tych bloków ma zniszczyć? Co my musimy zrobić? Co my musimy zrobić, żeby on zniszczył tyle bloków, ile potrzeba? Co on musi zrobić? Słuchajcie, czekam. Prawym przyciskiem myszy. Pisać ile? Oczywiście, bo musimy policzyć bloki. Dobra, słuchajcie, ja próbuję sobie tutaj prawym przyciskiem myszy to zniszczyć, ale to nie do końca jest tak, bo to agent ma zrobić, słuchajcie. No więc ja muszę policzyć, ile tych bloków jest, więc liczę. 1, 2, liczcie razem ze mną. 3, 4, 5, 6, 7, i 8 bloków, 8, pięknie, napisaliście, że jest 8, brawo kochani, uwaga, no to uruchamiam teraz konstruktor kodów i ja mu teraz muszę dać zadanie trzecie, czyli zamiast tutaj słowa run wpisuję trójeczkę, no i szukam bloczka, który bloczek teraz muszę wykorzystać, czy agent będzie się przesuwał do przodu w pierwszej kolejności? Który bloczek wykorzystamy? Zobaczcie, gdzie on stoi. On stoi tak, że przed nim jest blok, który on musi zniszczyć. Brawo, pani Beato. Musimy zniszczyć blok, który stoi przed nim. No dobra, a co dalej? Uwaga, on jak będzie niszczył te bloki, to on musi je też posprzątać, czyli musi je, co musi, zanim powtórzymy, to on musi te bloki zniszczone, no czekam, co on musi zebrać, brawo dzieciaki pani Kasi, on musi zebrać wszystko, no dobra, to on tak, zniszczy to co z przodu, zabierze, ale popatrzcie, ja tu wyłączę na razie ten konstruktor kodów, zobaczcie, bo jak on tutaj zniszczy ten blok, to będzie stał nadal w tym samym miejscu. Dzięki pani Moniko, bardzo dziękujemy za wizytę, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy wszyscy. Słuchajcie, jak on tutaj zniszczy ten blok z przodu, musi iść do przodu pani Beato, świetnie, dzięki dzieciaki pani Beaty. Doskonała podpowiedź, oj czekajcie, bo mi się konstruktor nie chce włączyć, jest, dobra, on musi iść do przodu i znowu musi zniszczyć, zebrać i iść do przodu i ktoś tu podpowiedział, że my to musimy powtórzyć 8 razy. Słuchajcie, to ja tutaj daję ten bloczek powtórkowy, zmieniam to na 8, ale oczywiście to wszystko muszę włożyć tutaj do tej powtórki, bo on to musi 8 razy powtórzyć. No dobra, uwaga, uwaga, klikam play, a teraz zobaczcie, klikam na czacie trójeczkę i ciekawa jestem, czy nasz agent zniszczy wszystkie bloki. Enter, proszę bardzo. Patrzcie, no działa, pięknie działa. Zobaczcie, zniszczył całe drzewo, doskonale, słuchajcie. No moi drodzy, ja myślałam, że to już będzie koniec, a tu okazuje się, że zobaczcie, tu jest
pełno śmieci na plaży. Popatrzcie, takie bloki różnych, wiecie, takich skołtunionych śmieci, które są na tej plaży umieszczone i my je wszystkie musimy zniszczyć. Ja nie wiem, czy my damy radę. Popatrzcie, tyle tego jest. No ale cóż, skoro my, ludzie, to zrobiliśmy, to my, ludzie, powinniśmy też posprzątać, prawda? Wykorzystajmy agenta, żeby to zrobił. Słuchajcie, no to uwaga. Pozdrawiamy z Białobrzegi, oczywiście bardzo się cieszę, dziękujemy, że z nami byliście. Wróćcie do mapy, tak, na spokojnie, na swoim komputerze i możecie wszystkie zadania wykonać w dowolnym czasie. No dobra, słuchajcie, to lecimy. Popatrzcie, mamy 5 bloków śmieci, które agent musi zniszczyć. No to ja już robię to samo, co z drzewem, czyli kiedy wpiszę na czacie, to już chyba będzie czwarte zadanie, prawda? Kiedy nasz agent dostanie polecenie numer 4, to będzie musiał 5 razy zrobić coś takiego. Zniszcz to, co z przodu, zabierz wszystko, no i przesuń się do przodu, żeby znowu mieć kolejny blok z przodu do zniszczenia, zabrać i tak dalej, i tak dalej. Uwaga, sprawdzamy, czy nasz skrypt tutaj będzie 5 razy, dokładnie tak, Pani Mariolu, 5 razy, świetnie dzieciaki, dobra czujność, 5 razy będzie musiał to powtórzyć, więc uwaga, klikam play, na czacie wpisuję 4, bo to nasze czwarte zadanie, klikam enter i patrzę, jak nasz agent tutaj pięknie, drodzy moi, posprzątał to zadanie. Teraz popatrzcie, o, tutaj jest kolejny żółw, który składa jaja, nie będziemy mu oczywiście przeszkadzać. Słuchajcie, no to teraz lecimy do następnego zadania. Popatrzcie, teraz agent musi przejść do przodu, prawda, 3 kroki, zniszczyć to, co z prawej strony, obrócić się, to będzie strasznie skomplikowane. Ja nie wiem, czy my tutaj damy radę, no ale dobra, spróbujmy. Ja sobie włączę ten konstruktor tak, żebyśmy tu widzieli to jego zadanie. Popatrzcie, to będzie nasze zadanie numer 5, to sobie zostawię, wezmę sobie kolejne polecenie czatu i wpiszę 5. I on teraz tak, idzie do przodu, 1, 2, 3 kroki, zgadza się? Potem musi się obrócić w prawą stronę, ok, i potem będzie musiał tak, zniszczyć to, co z przodu, zebrać, przesunąć się do przodu i to będzie musiał powtórzyć 2 razy, prawda? Więc my sobie, ojejku, coś mi się tutaj, o, to będzie musiał powtórzyć 2 razy. Potem będzie musiał się obrócić chyba w lewą stronę, bo tam widzę, zobaczcie, że jest, są jeszcze 1, 2, 3 kroki do przodu, więc ja sobie tutaj dam od razu ten bloczek z trójeczką, ok, i będzie miał za zadanie zniszczyć to, co z przodu i zebrać wszystko. Uwaga, klikam play i na czacie wpisuję 5. Ciekawe, czy on tutaj to zniszczy. Pięknie, słuchajcie, aktywność zakończona, idę. Patrzcie, tutaj są już prawie gotowe jaja do wyklucia, ale numer. Musimy się chyba pospieszyć, ponieważ te żółwie za chwilę się wyklują. I słuchajcie, jak one tutaj zobaczą tyle śmieci, mogą się niestety tutaj pogubić. A tu jest ocean, do którego one będą szły. Wiecie co, mamy strasznie mało czasu. Ja wyjdę na chwilę z tej mapy i wejdę do takiej, którą już prawie w całości przeszłam. I tam mam ostatnie zadanie. Zaraz Wam pokażę, poczekajcie, ale mi tu strasznie laguje. Dobra, mam tutaj żółwie z końcówką i słuchajcie, pokażę Wam teraz efekt końcowy. Wy na swoich kartach pracy możecie rozwiązać te zadania po kolei, które tam macie i oczyścić te plaże, natomiast ja tutaj, zobaczcie, mam już prawie całą plażę oczyszczoną, zostały mi ostatnie bloki do oczyszczenia, ja sobie szybciutko włączę konstruktor kodów, żebyśmy mogli zobaczyć, jak te żółwie wędrują do plaży, tylko teraz muszę, bo nie policzyłam, ile kroków musi wykonać do przodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kroków do przodu musi zrobić nasz agent. Dobra, uwaga, szybciutko konstruujemy 7 kroków do przodu. 7 kroków do przodu.
Potem będzie musiał zniszczyć to, co z przodu, prawda, i to zebrać. Potem będzie musiał podejść do przodu i zniszczyć to, co z prawej strony. Ok, i zebrać wszystko. Potem będzie musiał zniszczyć to, co z przodu i zebrać. Przejść o jeden do przodu i znowu zniszczyć to, co z prawej strony i zebrać. I zniszczyć to, co z lewej strony. Uwaga, oj, oj, oj. To, co z lewej strony. I zebrać wszystko. I to powinno zadziałać. Uwaga, uwaga, klikam play. Mam nadzieję, że to nam zadziała. I to było zadanie. Oj, poczekajcie, bo nie pamiętam, jaki numer. Czy wy pamiętacie, jaki numer wpisałam? Co ja tu wpisałam? A, nie wpisałam numeru. Zobaczcie, ostatnie zadanie. Damy mu, niech będzie 6. Dobra, to będzie numer 6. Uwaga, klikam na czacie 6, proszę bardzo, i sprawdzam. Jest, popatrzcie, popatrzcie, czy wy to widzicie, patrzcie, małe żółwie wędrują, zobaczcie, ja podejdę tutaj bliżej, czy wy widzicie te wędrujące żółwie do oceanu, patrzcie, ile ich jest, takie maleńkie super żółwiki, miejmy nadzieję, żółwiki, że wam się uda dotrzeć do dorosłego życia i osiągniecie 140 cm długości i 500 kg wagi, zobaczcie te żółwie tutaj sobie pięknie do tego oceanu, słodkie, prawda, no właśnie, o, okazało się, że wszystkie żółwie trafiły i one już tutaj, proszę państwa, sobie płyną, ja tutaj płynę kawałek z nimi, ale nie będę długo z nimi płynęła, żeby ich nie niepokoić, ale zobaczcie, one tutaj sobie płyną daleko, daleko do oceanu i będą sobie tutaj, o zobaczcie, mogę je obserwować jeszcze pod wodą, widzicie? Zaraz mi się skończy tutaj powietrze, więc muszę się wydostać na powierzchnię, ale jeszcze chwilę je poobserwuję. Patrzcie, nasza misja, kochani, powiodła się, uratowaliśmy małe żółwie, udało nam się, miejmy nadzieję, dokładnie, żółwie uratowane, jest, uratowaliśmy żółwie, słuchajcie, słodziaki, prawda, dobra, ja się wynurzę, żebym się tutaj nie utopiła na tej plaży, bo to byłoby straszne, żółwie sobie popłynęły, miejmy nadzieję, że żadne inne ryby większe ich nie pożrą i one sobie teraz będą mogły spokojnie dojrzewać. A wam bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję spełnionej misji. Słuchajcie, pamiętajcie, że mapę możecie odtworzyć jeszcze raz na spokojnie. Poproście nauczyciela, żeby uruchomił ją na swoim komputerze i na spokojnie możecie wtedy te wszystkie misje, te wszystkie zadania i programowanie agenta wykonać, ale możecie również wykorzystać ponownie karty pracy. Bardzo, 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 bardzo was dziękuję. Ściskam was serdecznie i gratuluję jeszcze raz uratowania żółwi na wyspie Galapagos. Pozdrawiam Szczecin i wszystkie inne miasta, które dzisiaj z nami były. Świetna zabawa była z wami. Jesteście naprawdę niesamowici, jesteście ekspertami w Minecrafcie. Nauczyciele, uczcie się od dzieciaków i pamiętajcie, że one mogą być dla was też ekspertami. I nie bójcie się poprosić o pomoc w kwestii Minecrafta. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach. Trzymajcie się. Pa, pa, pa. Do zobaczenia. Dobra, zakończam wydarzenie. Do zobaczenia. Pa. Do widzenia.